No co za łobuz? Widzieliście? I weź mu pomagaj. Dmuchanie Pawła opresorem. Hej, z tej strony Hogaty, a to jest specjalny odcinek z Pawłem. Jeżeli ten film wam się spodoba, chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Wpadnijcie także na G2, Discorda, Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Hej. Wstawaj, samuraju, zesrałeś się. Idziemy misję wykonać tam. Hogaty, zobacz, masz kotka w piwnicy. Nie chcę kotku w piwnicy, Paweł. Ja chcę zrobić misję. Jestem cyberpunk Hogaty. Jak widzisz po moim stroju, mam już wszczepy zamiast oczu. I haha, także... pięknie. Dokładnie tak, Paweł, o, super to zrobiłeś, naprawdę genialnie. Ale... po prostu, takiego współpracownika tak? Potrzebowałem, tak, świetnie. Będziesz po prostu tak przeciwników robił. Tak, będę ich robił. Tak, każdego przeciwnika dobra. Będziesz tak rozwalał. Bo my dzisiaj przygotowania robimy do napadu. Tak, napad na kasyno, na wielkie, grande kasino. Co robimy, które przygotowanie w ogóle w tym momencie? Ja myślę, że wybierz. Możemy karty zrobić... dostępu. Karty dostępu? Gdzie są karty dostępu? Jakie karty dostępu? Na dole, po lewej. No są jakieś karty dostępu, ale ja myślę, że nie, że dostawy. Coś innego. Możemy dostawy zrobić... Bogdana. Zrobimy... Jakie dostawy Bogdana? Tutaj. Przeciep na dole... Nie, zrobimy tak, zrobimy... Dostawy Bogusia. Dostawy... Dobra, o dostawy możemy zrobić w sumie, tak. No tak, no zdecydowanie trzeba je zrobić. A my jaki robimy styl w ogóle? Sprytny, nie? Był. A to na sprytnym... Sprytny Paweł, czasom. Powiedz mi, a po co no? Nam dostawy na sprytnym? No bo ja chcę się rozerwać, chcę rozerwać inny. No dobra, no skoro tak, dobra, ja lecę do lewej, ty leć do prawej i tutaj możesz tego pierwszego okay. Z miasta zawinąć, czy tam z portu, w sensie jest tak, a jeszcze mi się pierwszy jeszcze nie wyświetlają, gdzie? Nie? O, teraz mi się no pierwszego masz w porcie chyba, to ja już lecę tak najbardziej do lewej, ja będę tych dobra. Na lewo zgarniał. A ty tych sprawisz sobie ładnie tam śmigniesz. Także ogólnie z tego co mi się wydaje, bo ja już dawno nie robiłem tego kasyna, to do wszystkich znawców w komentarzach. Wydaje mi się, że Dagana właśnie się nie robiło tutaj, bo częściej się nie robiło przygotowań, jeżeli się nie mylę. I właśnie wydaje mi się, że Dagan to mogło znaczy, być tutaj, to, czego znaczy, się nie wykonywało. Tak. Ogólnie kwestia wygląda tak, że po prostu no tutaj, jeżeli mniej będzie tego, no to będzie mniejsza ten, mniej po prostu... ochroniarzy, tak? Ale w naszym przypadku nie, 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 jak wchodzimy nie, nie, na sprytno, nie, 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 znaczy, nie, 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 ochroniarzy, chodzi o broń. Dobra. Ochroniarze nie będą mieli tych na sobie, przed... nie, nie, najważniejsze pancerze. Właśnie chodzi o kaski, o te hełmy, że jeżeli ty tego Dagana nie zrobisz, to oni będą w tych hełmach, przez co ich nie będziesz na przykład one-shotował, tylko że robienie na sprytnie polega na tym, i wychodzimy że... praktycznie bez tego, tak, bo ja najczęściej właśnie robimy na sprytnie. Wiesz co, jeżeli już potrzebujemy kogoś ściągnąć, no to ściągamy w sensie z kolby, nie? Mhm. I w ten sposób wychodzimy jakby bez alarmowania, nie? Także dlatego ten Dagan chyba był niepotrzebny. Jeżeli się mylę, oczywiście ale można w komentarzach cię, napisać, ja zawsze, bo dawno nie robiłem. Ja zawsze lubię się rozerwać, to zawsze dodatkowa rozrywka no widzę, dla innych. No mówię, to nie jest najbardziej tryhardowa wersja, z Pawłem robimy w końcu, także to jest for fun. No. To za łobuz. Dobra, gdzie tu jest kolejny? Dobra, ja już tu trzeciego tak szukam. Są? No, ja kiedyś miałem z dostaw Dagana gościa, jak samemu robiłem na przykład jeszcze dostawy no. Dagana, to miałem gościa, który leciał Bogusia, na Mount Chiliad. Nie, nie, także... Boguś. No, może być u ciebie Boguś, u mnie on się Dugan nazywa, także... Dugan? Tak, Dugan, dokładnie. Dokładnie tak, panie Pawle, on się tak nazywa. Dobra. Taka sytuacja. Ja lecę na Mount Chiliad właśnie, no ale to leciał sobie samolocikiem bardzo, bardzo długo w tamtym kierunku i tak we dwie osoby to szybciutko się powinno z tym tak. Śmignąć. Ale jeszcze to tak, bo tutaj było część przygotowań właśnie z tego co pamiętam podwójnych, typu to co robiliśmy chyba ostatnim razem i teraz w większości wydaje mi się, że zostały pojedyncze. Przy czym druga chyba strój ochroniarzy. Pierwszy strój ochroniarzy to będzie ten długi taki wylot bodajże właśnie też tutaj, gdzie teraz ja jestem, na sam koniec mapy, żeby przyprowadzić pojazd. A drugi chyba będzie ten taki podwójny, gdzie trzeba będzie dwie osoby tak, jakby. Tak, poleciałeś, nie widzę. Ja już jestem na prawie na samej górze, nie, mapy w tym momencie. Ja sobie polecę tutaj w takim razie. Ja tutaj mam dwóch gości obok siebie w tym momencie, a już trzech załatwiłem, także ja będę zaraz ja miał... Ja też trzech załatwiłem. Ja już czwartego załatwiłem. Mówisz? Tak. I piątego już mam. O, piątego właśnie załatwiam no, w tym jak momencie. Jak masz obok siebie, to ci easy jest. Widzisz, Paweł? Gdzie no. Twoi?
Czemu ty pominąłeś, pojechałeś gdzieś indziej, patrz, ja lecę do tego, co pominąłeś. Dobra, to ja polecę do tego, co masz najdalej w takim razie od siebie. To ty zniszcz przynajmniej tego jeszcze po środku. Ja zgarnę tego najdalej, także już, żebyś wracał po tym drugim do miasta. Dobra. No, także na spokojnie sobie ich śmigniemy. Ale widzisz, to jest proszę w ogóle, bardzo. Bo ja nie wiem, jak ty robiłeś tego Dagana zawsze. Ty robiłeś na opresorkach, czy na czymś innym? Ja zawsze buzardem sobie latałem, że tak powiem, wiesz? Co? A kolega je latał sobie chyba hydron. Co? Ej, tak nie chciałbym się kompletnie tak tym latać. Właśnie opresor u mnie do użytku ja takiego codziennego wszedł głównie właśnie na tych misjach, nie? Na kasynie. A ja praktycznie w ogóle nie używam opresora MK2. Kupiłem i nie używam po prostu. No to powiem ci, że to jest genialna rzecz, jeżeli chcesz się gdzieś dostać właśnie, na przykład chcesz po budynkach polatać, nie? Chociażby. No to jest najlepsza rzecz, no bo czym innym? Co będziesz hydrą po budynkach latał? Ja wolę za każdym razem wolę sobie wezwać po prostu buzarda niż MK2. No ale to on nie jest taki zwrotny, nie? Ale jako, że ty latasz na MK2, no to musiałem to zrobić, bo niestety wiadomo, że MK2 jest lepsze. No to no właśnie, o to chodzi. Wiesz, technicznie żeby tutaj jest lepsza, szybko, ale no tak. Praktycznie wolę helikopter od latającego motocykla. Wszystko zależy. Ale to w ogóle, ja nie wiem, ludzie błędnie myślą, że to jest latający motocykl, a to jest pojazd po prostu latający, no. To jest latający pojazd. Chłopie, to jest latający pojazd, no. Chłopie, to, że wygląda trochę jak motocykl, to już inna sprawa, nie? To jest, znaczy, to jest motocykl. No jechałem wczoraj, mogę powiedzieć, wczoraj, przedwczoraj jeździłem na motocyklu, to nie jest opresor, to nie jest motocykl dwójka. To jest latający pojazd przypominający motocykl po prostu. On taki ma design, kumasz, nie? No, tak, przecież jasne. UFO, jak tworzyło te swoje talerze do latania, nie? No okay. To przecież oni też, tak naprawdę to jest pojazd latający, ale po prostu taki, który ma przypominać talerz. Tak, dokładnie, tak. Paweł. To ma po prostu tylko i wyłącznie przypominać talerz, żebyśmy z czymś sobie, z czymkolwiek to mogli skojarzyć, my jako ludzie. Tak. Oni wiedzą, bo oni są mądrzejsi od nas, oni wiedzą, talerz, że po prostu... spaghetti. Tak, że po prostu nie potrafilibyśmy sobie tego kształtu nawet wyobrazić, którym tak naprawdę jest pojazd, więc oni zamieniają go na talerz, żebyśmy mogli sobie z czymś skojarzyć. To oni to robią dla nas, dla ogólnie, tych istot mało rozumnych. Boga, ty pozwól, że wyjaśnię. W dniu, w którym to nagrywamy, jest po prostu bardzo gorąco. Dlatego też na przykład Hogatek, widzicie, prawdopodobnie się nie nawadnia. O, ja byłem dzisiaj już na zakupach, więc no, straciłem trochę wody. Ale powiem ci, jak sauna. Mówisz? No, bo padało w nocy, więc jest jeszcze, wiesz, trochę kałuż. Tak. A się teraz tak gorąco zrobiło, więc jest duszno. Fest. Strasznie. No, masakra jest ogólnie w tym momencie. Dobra, panie... Dobra, ja idę do piwnicy. Paweł. Się spłodzić. Dobra, ty jak zwykle idź do tej piwnicy, ty mógłbyś zamieszkać w piwnicy w ogóle, Paweł. Ale ja mieszkam w piwnicy. No właśnie słyszałem o tym remoncie, coś ty robisz, to piwnicę remontujesz, tak? Tak, piwnicę remontuję. Ty, w ogóle ciekawe, czy dałoby radę na przykład w takim bloku kupić sobie całą piwnicę dla siebie i ją wyremontować pod takie giga mieszkanie, nie? Ja dupię, ale to dobre było. Całą piwnicę tylko dla siebie i mało okienka. Mhm. I kraty. Dobra, super. Co tu mamy? Właśnie, jak wchodzimy? Karty. Czym wchodzimy? Jakie stroje? To weźmy znaczy, te fajne stroje. No, wchodzimy jako ochroniarze. Ochroniarze. Tylko pierwsza ta część ochroniarzy jest taka se, powiem ci. Możemy, no chodź, zrobimy hakerskie, bo to jest, wiesz, taka misja tajnej wagi. Hakerskie. To te trudne. Dobra. Tak. Chod, trudniejsze zrobimy. Dobrze. Zróbmy trudniejsze. Czekam na ciebie. Czemu tutaj. Czemu przebranie mi wrzuciłeś? Wyglądam... O, Paweł, ja nie wybierałem ci przebrania, ale wiesz... To dla misji chyba jest to przebranie. Czekaj, to jest zaznaczone przez gierkę ogólnie na misję, czy to jest... Nie, to jest takie o zaznaczenie. Dobra, mamy właśnie bliżej, ja dokładnie. Zaznaczenia jeszcze nie mam. Dobra, jest, właśnie kilometr. Niecały, ja już mam 700 tak, metrów. Leć za mną, po prostu zaufaj mi. FIB z krępowanym agentom. Jakim agentom? Aby dostać się dość skrępowanym. Będziesz ich krępować? Się. Tak, krępują się. Dobra, Paweł, musisz ostatniego agenta odstrzelić. No strzeliłem tam. No i super, dobrze zrobiłeś. Dobra, Mówisz? Paweł, twoją misją jest zabranie tego dokumentu. Paszport Polsatu. Co? Ale ty gościa wywaliłeś, Paweł! Co? No, no wziąłeś go tak na opresora i go wywaliłeś do przodu normalnie, poleciał jak poparzony jakiś. O rany.
O, czekaj, kurde. Gdzie on jest? O, tu jest, szukaj. No o. Właśnie, zawsze był problem, żeby znaleźć tego właściwego, którego trzeba przy... Dobra, o. mam. Dobra. Ma paszport Polsatu. To jest tutaj ten rzadki moment, kiedy Paweł się schyla po coś. Także... Szybko podejdę. W ogóle tutaj deska dziwnie lata w powietrzu. Ej, też mam zebrać? No też, a co ty myślisz? Ja myślałem, że ty zgarniesz obie. No, każdy za siebie bierze. No właśnie widzę. Dobra, gościa aż poraziło z tego wszystkiego. Dobra, wejdź do budynku FIB. Dobra, Paweł, ale musimy się wszystko wytłumaczyć. Jak wchodzimy do budynku FIB, to tak, żeby nie zaczęli od razu do nas strzelać, okej? Okay? Mam taką jedną prośbę do ciebie. Dobrze, ja wiem, że masz szybkie rączki i zwinne paluszki, ale... Nie od razu na broń. Nie klikaj na klamkę od razu. No przecież, no, ale klamką się otwiera drzwi przecież. Tam są automatyczne. O, ja tu. Paweł, udawaj po prostu, że jesteś normalny i nic się nie dzieje. Dlatego podleciałeś opresorem i pod drzwi, ale ty też, tak? Nie pod drzwi. No. Dobra, wchodzimy, jesteśmy tajnymi agentami. Witam, siema, to są nasi goście. Później ich rozwalimy, Paweł, spokojnie. Jeszcze chwilę. Później ci dam kosimiętkę i ich rozwalimy, naprawdę. Kosimiętkę? Tak. To jest, w sensie co będzie? To będzie? Kosimiętka później. Kosimiętka, czyli minigun. Tak, okay. Że ich wykosimy po prostu. Ale na razie spokojnie, spokojnie. Ja idę szukać. Wstrzymaj konie, Paweł. Dobra, turystę uruchomiłem. To gdzieś tutaj, ja przy nas powinno turysty być. Dobra, pan turysta mówi, że nie tu. Tu jest Paweł. O! Jeszcze faktycznie. Nie, jeszcze nie, Paweł. To jeszcze nie no jest już, to piętro, na którym... No dobrze, no się z spokojnie nimi bijemy, Paweł. Ja muszę cię tu na wodzy wstrzymywać. Ale ogólnie nie bijemy się tak naprawdę, tuż przy wyjściu dopiero się biją. No tak, ale tu moglibyśmy, jakbyśmy chcieli, ale wiesz. O, zobacz, dobra, Paweł. Normalnie spokojnie wychodzimy. Co za świnia wziął? Zostawiłem ci jednego ochroniarza. Dobra, Paweł, widzisz, normalnie musiałem twoje tutaj zapędy. I strzelił, no mogliśmy normalnie wyjść, a ten już ciśnie za klamkę. Musiałem twoje zapędy powstrzymać. Wiedziałem, że jeżeli ja ich nie zabiję, to ty ich zaraz zabijesz. Musiałem cię powstrzymać przed popełnieniem tej okrutnej zbrodni. To jest okrutna zbrodnia. No czasem tak mi mówią, na obiad mnie tak wołają czasami, nie? Okrutna zbrodnia. Zbrodnia, obiad! A ja wtedy, o to ja super, idę i biorę ten obiad, nie? I mówię, o super, fajnie, dziękuję bardzo. Bo oczywiście zawsze się dziękuję za obiadek, jak cię ktoś woła, nie? To tak, drogi widzu. Jasne. Tak od razu mówię. Akurat. A ty, Paweł, dziękujesz za obiad? Nie, bo muszę sam go zrobić. No tak, no w sumie to prawda, no to tak samo mam, że w sumie ja nie jesteś? Mam komu podziękować. Uciekam przed policją, panie Pawle. Boże, ja czekam pod tym. Pod uciekam mostem. Przed policją. Nie, uciekam oj, przed policja policją do ciebie jedzie, stoję. Paweł. No ale co z tego, jak ja sobie stoję tutaj, jestem bezpieczny. Złapią nie, cię, zaraz. O, ja zaraz ucieknę, o ja już uciekłem. Patrz. Na przykład. Pyk. Ja też uciekłem. Pyk. I stałem bezpośrednio pod twoim garażem. I nie było problemu. Jezus Maria, nie! Oj! Ale flipa zrobiłem! Dobra, chodź, ale weź tam, flipik. Trzeba włożyć tą kartę. Tak, wkładam kartę i możemy zrobić jeszcze sobie coś. Tak, spokojnie, szybkiego. Jeszcze mamy tak. Jeszcze jedno przygotowanie. Tak, to tu są takie szybkie. Powiem ci, że i tak te karty, co teraz, urządzenie hakerskie w sensie, które zrobiliśmy, dostaliśmy giga szybkie. Także no było, mogliśmy dużo gorsze dostać, dużo gorszym miejscu. Ścieżki patrolowe, czy sprzęt NUS? Wejście. Wejście? A to jest bardzo długa misja, Paweł, bo to jest jedno... Tak, bo pierwszy sprzęt ochrony wybieraj. To jest pojedyncza misja dla jednej osoby, która musi po prostu przyprowadzić z drugiego końca mapy pojazd, nie? Ten ochrony. Twój także wybór. To jest taka długa misja. Wybierz, co chcesz. Sprzęt NUS się robiło, czy nie? Też nie pamiętam. Ścieżki patrolowe, lecimy, te szybkie misje zrobimy, Paweł. To są takie dobrze szybciutkie właśnie misje, które robi się w mieście, z tego co pamiętam. No, okej. Znaczy wiesz, na MK2 to w ogóle szybko leci. Oddawaj mój motocykl, świniaczku, ty! Pomyliło mi się, podobny był do mojego. Dobra. No co za łobuz! Widzieliście? Weź mu pomagaj. Dmuchanie tu. Pawła weź opresorem. Weź mu pomagaj, no. Ogólnie ty dmuchałeś mnie Batmanowozem, a ja dmuchałem ludzi opresorem swego czasu, także musiało się to w końcu połączyć jakoś. Paweł, kiedy dmuchamy ludzi opresorami? Myślę, że niedługo, jak tak.
Dobra, dobra, ja to zawsze robię po cichu, Paweł. Jak to? Kosimiętką robię to twoją, po cichu. W sensie... Że tak? Nie, tak. Tak? Ja tu... Tak? Ja zazwyczaj tapuję miniganem w główki. Nie, bo to wiesz, że tam... my musimy auto tam... Ja wiem, ale ja widzę, gdzie ono stoi. Co? Bo ono zawsze w tym samym miejscu jest, o. Zobacz. Tutaj porozwalał... Porozwalał te samochody. O, znalazłem! Porozwalał samochody, Paweł. Ja pierdykam. Dobra, zrób tu zdjęcie tego. Otwórz bagażnik. No, już otwieram. Paweł, ty mógłbyś zrobić zdjęcie przynajmniej. Proszę cię, moim aparatem. Chyba no dobra, no mam lepszy. Dobra, robię zdjęcie. Wyślij do Lestera. Dobra. Lester, proszę cię bardzo. A teraz znikaj. No i teraz tak naprawdę musimy znowu uciec. I możemy jeszcze jedną w sumie wtedy zrobić. O, przepraszam. O, jak to tu się dzieje? Słabo, słabo, Paweł. Nie pykło chyba. Halo! Nie pykło, Paweł. Ale tu ja nie umiem tak za bardzo latać, nie, bo ja nie latam na co dzień. Dlatego takie problemy mam. Ja wiem, że nie latasz na co dzień, to prawda. Ja w sumie też mi się nie zdarza. Ja w sumie po zakupie, dopiero teraz latam z nim. No i widzisz, Paweł, no to są same plusy. Widzisz, że teraz nagrywamy, teraz polatasz opresorkiem, w końcu nauczysz się trochę tej gry z innej perspektywy. No, Paweł, koks. Znaczy, powiem tak, ten motocykl nie kojarzy mi się ze Star Warsami cały czas. No ja nie wiem, nie, no jak? No serio, no. Taki ładny motocykl, no. W sensie pojazd latający, przypominający motocykl, żeby jednostka taka jak ty mogła zrozumieć, czym się porusza ogólnie kwestia wygląda tak, że ten motocykl można też chować do siedziby tam z motocyklami, nie? Do tego klubu. Jest taka szansa, w sensie ja go w garażu trzymam. Nie jest motocykl. Ale ja go w garażu Pegasi trzymam. Opresor 2, motocykle. Co mówiłeś, Honaty? No ja powiedziałem, to jest tak, żeby takie jednostki jak ty czy ja mogły zrozumieć w ogóle, o co chodzi, nie? Także... To o to chodzi. Jak zaczekasz, twoja organizacja opuści obszar? Paweł, czemu nie opuściłeś obszaru? Jak to ja jestem opuszczony obszar, mam. Ucieknie policji mam tylko. A, no dobra, no to musisz uciec z policji. No właśnie uciekam, jak widać. Ja już dawno uciekłem, Paweł. Widzisz, no niestety mnie przyhaczyli. Ja mam lepszy strój, jeszcze. Bo ja mam FIB na stroju, także... Ciebie wiesz, nie ruszają. Tak, mnie nie ruszają, oni wiedzą, że jestem od nich. Ja, ej, Ruda! Paweł! Ty! Co się wydarzyło? Fuchs. Stałeś w punkcie, mnie akurat przyhaczyli, a ty przyszedłeś oddać. Tak, ale no fart! W ostatnim momencie! Widzisz, Paweł, safe! Ja myślę, zróbmy jeszcze jedno Tak, jeszcze jedno szybkie. Jeszcze jedno przygotowanie szybkie. Dokładnie, tak, możemy zrobić karty, choć sprzęt nus jest chociaż sprzęt nus nam chyba w ogóle nie jest nie, bo sprzęt nus nie jest nam potrzebny, bo my wychodzimy... Jako ochrona, czy nie? Nie, my się przebieramy później. Tylko że nie, bo ja już wiem, bo my nie mamy sprzętu nus, sprzętu wyjściowego nie robimy, ponieważ ja mam sprzęt ten taki, jak to się nazywa? Ja mam ten taki lepszy strój jakby do przebrania się. No do wejścia, jakby. W sensie jako... Nie, do wyjścia, do wyjścia. A, do wyjścia, okej, tak, to dobra. Jest ten sprzęt taki do wyjścia... Który daje chyba, że jesteś VIP-em kasyna czy coś takiego, nie? I to jest ten sprzęt do wyjścia, który ja mam. I chyba dlatego się sprzętu nus nie robiło później, nie? Jak już się miało tamten strój. Tylko ja nie pamiętam, czy go trzeba gdzieś kliknąć, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Okej, dobra, to przepustka. Tak, jeszcze przepustka. Tak, drugiego poziomu, drugiego. Okej, to jest bardzo istotne. Tylko drugiego poziomu. Bo czasami ktoś się machnie i kliknie nie ten poziom. Mówisz, Paweł, że klikałeś pierwszy poziom przepustki? Nie, ale już zdarzało mi się robić napad na kasyno, gdzie ktoś kliknął pierwszy poziom. I no... O, to współczuję. Problem z windami był i ogólnie tak, No, a w tych ogólnie, tak sobie teraz przypominam coraz bardziej, w tych napadach na kasyno było... Karawan Romeo, będziemy kraść! Było o tyle fajnie, że właśnie dwie osoby robiły naraz, jakby wiesz, dwa przygotowania sobie, nie? Więc to było spoko. A jak trzy osoby były, to już w ogóle wtedy się robiło dwuosobowe u jednej osoby, jednoosobowe druga osoba robiła. Wiesz, jak ja tu zawsze wpadałem, podchodziłem do gościa i mu lepę sprzedawałem. Na łeb, ale taką. Mówisz... A, okej. Dobra, czekam na ciebie, Paweł, to... Czekaj, tak team, tak, zrobimy tak team. We dwóch. Nalepę im zrobimy. Chodź, 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 Paweł. Chodź tu! Dobra. Lepa, to tyłu ja od przodu gościa. Pyk. Dobra. Babie też dam, pa. Dobra, ale dał! O kurde, no ej, jednostrzałowcy wszyscy w ogóle się... Paweł, po co ty okno... Nie wiem, czemu on wybił szybę. Co?
Co jest? Coś na... Coś pod kołami jest! A, dobra. Dobrze, luzik, luzik, okej. Okay. Już wiem, co było pod kołami nawet. Jedź! Jedź! Uciekam, Paweł! Policja nas goni! Nie wiem, czy widzisz. Nie, nie widzę. O, baba! O, śmietnik! Ła, ła! Dobrze. Dobra. Było blisko, Paweł. Między śmietnikami najlepiej. Tak, to ja się czuję jak w domu po prostu. Tak. W takiej sytuacji. Rozumiem cię. Dobra. Ja zawsze tędy sobie uciekałem, później jechałem sobie tędy. Ale w śmietniku ogólnie jest bardzo chłodno, to trzeba też pamiętać o tym. Dlatego w lato najlepiej do śmietnika. O nie, przypomniałeś mi ten śmietnik, który ostatnio czułem, o którym ci opowiadałem. O nie. A, tak. Tak, tak, pamiętam ja, a śmierdziało przeokrutnie wtedy. O Jezusku, rajuszku. Dobra, myślę, no, że powoli możesz jechać w kierunku właśnie swojego salonu. Nie, my jeszcze jedziemy przecież do tego, jak, bo my się przebieramy, jedziemy do kostnicy. A, tak, racja, tak, kostnica. Tak, i tam będziemy... O Jezu, jaki fart. O! No, lepiej koło posterunku policji przejechać, nie? Jak się uciekasz policji. No, tak, no właśnie to pod zrobiłem. Pod latarnią najciemniej. Dokładnie tak, zawsze mówię to wszystkim ludziom, z którymi się spotykam pod latarnią. Gdzie jest ciemniej? Gdzie? Powiedz to, powiedz to. Sejd! Dobrze. Sejd, Paweł! Powiedz to! No powiedziałem! Powiedz, nie powiedziałeś! Powiedziałem. Powiedz. Dupie. Powiedz dupa. No dupa. Aaaa, nie, Paweł, teraz będą szoty robić z tego. Ja się nie spodziewałem, że ty takie nie, słowa wypowiadasz na odcinkach. Nie, będzie lipa. Teraz widzowie Pawła, wycinać. Przepraszam, Paweł teraz będzie musiał to wyciąć. Widzowie Pawła nie są przyzwyczajeni do takich słów, a jeżeli są, to niech w komentarzach napiszą jeden. Nie, dupa. Nie, może niech tak nie piszą w komentarzach, no. No dobra, no to... Niech jeden napiszą, tak. A jeżeli ci, którzy jeden, nie są przyzwyczajeni, ale... to niech napiszą dwa. Ale to jeden to będzie ogólnie kwestia taka, że ktoś, że pierwszy jest. A, widzisz. A, to jest 200 IQ gościu zagranie. Nie dość, że ludzie będą pisali, że są pierwsi, to jeszcze przy okazji będzie to poparcie mojej tezy. No, ale meloniki ubraliśmy sobie, piękne. No, tak jest. Na przedstawienie poszliśmy do tego prosektorium. Dobra, tutaj można było biegać chyba, nie? Tak, ale tak nie za bardzo ich chycać tutaj, tych gości, wiesz? Nie macać? Bez macanka? Ja już go znalazłem, Paweł. Znalazłeś? Okej. Okay. Tak. Dobra, tylko teraz poszło. Będziemy ich bili, ale tylko pięści, pamiętaj, są dostępne dla nas do bicia. Tak? Pamiętaj o tym, mówisz? Tak, tylko pięści. A co tutaj, tak będziemy tutaj walić teraz ich? No, czemu nie w sumie? Nie? Na pewno? No dobra, to właśnie tutaj potrzaskamy trochę. Dobra, tylko to ochroniarzy musimy, nie? No najlepiej. Jednostrzałowiec, dobra. Gdzie jeden jest kolejny? Strzał. Czekaj, tu kolejny będzie leciał. O, tu paramedic był. Tego! Dobra, palnięty. Pówko! Masz zaraz ochroniarza? Wejdziesz do lodówy! Do lodówy go! Dobra, Paweł, pomogę ci. Do lodówy go! Tak o, łatwo gościa! Uciekamy, pięknie, kurde. Dobra, o, ale dostał buta na łeb. Medyk, medyk! Medyk, medyk potrzebny, medyk potrzebny! Dobra, Paweł, uciekamy. Medyk, czekaj. No dobra, już idę. A co, biłeś jeszcze ich? No tak! Ale to myślałem, że tak, wiesz, bez przesady, nie? No ale, no jak to tak? Tak bez przesadności, tak, wiesz, tak... Na chwilę, ty buzard może co jakiś? Co ty robisz? Może jakiś buzardzik? No dawaj buzardzika, polecimy razem. Dobra, pojazdy prezesa, buzard, proszę buzard. Problem jest, policja. Buzard mam ich z drugiej strony! No a dupa! Co ty, Paweł, myślisz, że sami się rozwalą? Dobra, ja już siadam jako kierowca. Dobra, rozkręcaj, śmigli, był? Śmigli, to śmigli! Rozkręcam, Paweł, wsiadaj szybko! Rozkręcaj szybciej! Szybko, Paweł, wsiadaj! Dobra, dobra, tam pięknie. Goście, łatwiutko! Tak to się robi. Ale patrz, najlepsze jest to, że to jest misja. No nie, i zobacz, tak, masz dwie gwiazdki, ja mam dwie gwiazdki. A pomimo tego, że rozwaliłem kilku policjantów, gdzie po rozwaleniu jednego trzy, od razu wskakują trzy. Tak. Bo tu byliśmy jako inkoguto. A! Tu byliśmy inkoguto, oni nie wiedzą, kto to zrobił tak naprawdę, nie? A zazwyczaj robisz to własnymi... własnym tym. Po jakie 360 pod mostem było robione? No dobrze. Uciekamy policji, robiąc 360 pod mostem helikopterem. Ogólnie. No, o, jak ładnie. Popie. Jakie smooth. Elegancko. Jakie no smooth. To nieźle uciekasz, nieźle uciekasz. Nie, właśnie... no policja przyjechała popodziwiać po prostu, stary, dziwisz się? Widziałeś kiedyś helikopter robiący pod mostem 360?
Normalnie w Pyskowicach tak cały czas latają. Okej, okay, to jest ta super miejscowość, o której zawsze opowiadasz, tak? Że dzieją się metropolia, prawdziwa stolica Polski. Rzeczy niestworzone i nieprawdziwe, tak? To tak było chyba. Niestworzone i nieprawdziwe. Dobra, Paweł, no chyba musimy to zakończyć, tę przygodę dzisiejszą. Takim miłym akcentem skakania z helikoptera, tak? Skawam się na dachu. Koteł dachowiec! Dobra, oby cię nikt nie zauważył w takim razie, Paweł. Nikt mnie nie zauważył. No nie, zauważyli mnie jednak. Ej, gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. Ja? No, ja uciekłem policji po prostu. A, taka sytuacja. Tak, Jezus, zaczekaj, aż twoja organizacja opuści obszar. O, to chyba załatwione. Można powiedzieć. Tak. Nie, dalej policja mi goni. Przepustka zdobyto. Także tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze przygody. Trzymaj się, Paweł, do zobaczenia. Elo i cześć. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos.